Taka uroczystość jest organizowana w Kaletach tylko raz w roku. 10 grudnia w Miejskim Domu Kultury uhonorowano pary, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lub 60 lat. Jubilatom wręczono medale prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie, dyplomy, bukiety kwiatów, a także kusze upominkowe. Kalety to przede wszystkim, ja to zawsze podkreślam, śląska gmina o śląskich tradycjach, o wartościach chrześcijańskich, rodzinach wielopokoleniowych. Także myślę, że to wszystko składa się na to, że tych par, które obchodzą w Kaletach takie wspaniałe, złote czy diamentowe jubileusze małżeńskie, jest sporo i z tego powodu bardzo się cieszymy. Zawsze też podkreślamy to, że ci jubilaci są wzorem dla młodych małżeństw. Po raz pierwszy w uroczystości małżeńskich jubileuszy w Kaletach uczestniczył członek zarządu województwa śląskiego. Takie obchody, takie jubileusze to jest możliwość spotkania się z grupą wspaniałych seniorów z naszego województwa śląskiego i przede wszystkim promocja tych działań wszystkich, które zarząd województwa śląskiego, województwo śląskie proponuje naszym seniorom. Mówimy przede wszystkim o tym, że chcemy włączyć naszych seniorów w te działania, które na terenie województwa śląskiego się odbywają. Chciałam też przekazać to, że teraz zajmujemy się integracją karty seniora, tak żeby nasi seniorzy mogli korzystać nie tylko z tych lokalnych czy miejskich kart seniora, ale jednej karty seniora, która tak naprawdę będzie wirtualną i wystarczy okazać dowód osobisty, czy powiedzieć, że się ma plus 60 i korzystać z tych wszystkich usług, które są oferowane przez przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego. Natomiast dla nas to jest bardzo ważna grupa społeczna, więc chcemy też zachęcać do tego, żeby brali udział we wszystkich programach profilaktycznych, medycznych, które my jako zarząd województwa śląskiego w tym roku już rozpoczęliśmy, a będziemy je kontynuować w kolejnych latach. Zachęcamy do tego, żeby się badać, szczególnie panie, seniorki, bo to bardzo, bardzo ważne. No i przede wszystkim integrować to starsze społeczeństwo, tą starszą naszą generację z tymi młodymi ludźmi po to, żeby kultywować tradycje, przekazywać historię, żeby też docenić naszych seniorów za to, jaką świetną robotę robią na terenie województwa śląskiego. Jaki jest sposób na szczęśliwe małżeństwo? Zgoda, szanowanie się wzajemnie. No i trzeba się wzajemnie przebaczać sobie, kochać się, jak się to mówi, no i wszystko, żeby grało. Wspólną pasją państwa Słówków jest jazda na rowerze. Dużo jeździmy rowerem, pieszo też, ale 20 km w okresie letnim, 20-25 km robimy. Kierunek Drutarnia-Koszęcin, a przede wszystkim Zielone.